Dzień dobry, Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Pogadam dzisiaj z wami na temat jednego z bardzo interesujących przekonań dotyczących samomiłości i seksualności i interakcji seksualnych w wieloletnich związkach. I to przekonanie jest o tyle ciekawe i o tyle takie powiedziałabym fascynujące, że. Nie zdajemy sobie sprawy, po pierwsze, że je mamy, po drugie, tak wielu ludzi je podziela, i po trzecie, ono odbiera nam wiele przyjemności. Ja posłuszę się teraz taką krótką opowiastką, i ona jest jedną z wielu historii, jakie słucham na moich coachingach, głównie z kobietami, gdzie one mówią na przykład: Ja mam małe libido, ja mi się nawet nie chcę, mi się po prostu po ludzku nie chcę. Ja mam. Wchodzić do łóżka ze sobą, albo z nim, czy z nią. Ja jakoś nie mam jakiejś takiej super ochoty po prostu. I, i, i tu jest bardzo interesujące skojarzenie, że, że taka ogromna ochota na seks to jest właśnie duże libido. Libido odzwierciedla ochotę na seks oczywiście. Z tym, że to co jest bardzo interesujące, to przekonanie właśnie o tym, że musimy mieć ogromną ochotę. Po to, żeby iść z kimś do łóżka lub ze sobą, to przekonanie, ono w nas powstaje, uwaga, i to, i to bardzo często podziela, podziela się jako kolektywna historia o bardzo indywidualnym dla każdego zabarwieniu, na moich procesach głębokich z moimi klientkami i klientami. To się zaczyna gdzieś w czasie, jak jesteśmy bardzo małymi dziećmi, gdzieś w wieku przedszkolnym, do momentu, kiedy jakby kończymy już ten pierwszy moment wzrostu gdy jesteśmy nastolatka, nastolatkami i zaczynamy produkować masy hormonów płciowych. I wtedy jakby zejście do ciała jest bardzo oczywiste. Ja w ogóle się zastanawiam czasami jak to jest możliwe, że ludzie wychodzą z okresu nastolatniego, nastoletniego żywymi, bo to jest jeden z najbardziej poryranych momentów w życiu. Seriously. Niemniej ale w tym okresie, w tym okresie właśnie tak od mniej więcej wieku przedszkolnego do tych wczesno nastoletnich chwil. Tam się kształtują nasze preferencje odnośnie do tego, jak lubimy być pieszczeni, z jaką intensywnością, w jakich miejscach w ciele. W tym momencie mniej więcej odkrywamy właśnie te nasze najczulsze, najwrażliwsze punkty. I z reguły dziewczynki, łechtaczki, a chłopcy, no, żołędzie, swój, swoje penisy. I, I tu zaczynają się właśnie te, te konotacje, bo dzieci i nastolatkowie mają ogromny apetyt. Ogromny apetyt na życie, ogromny apetyt na zabawę, na ciekawość, na odkrywanie, eksplorację. I nam się wydaje w wieku późniejszym, dorosłym, dojrzałym, starym, że takie to ma być. I na tym też zbudowana jest branża porno na bardzo szybkich, mocnych doznaniach bardzo wizualnych efektach i automatycznych, jak najszybszych rozwiązaniach ale. No właśnie, to stąd pochodzi właśnie to przekonanie. Muszę mieć ogromną ochotę, żeby w ogóle zacząć. Ale jest kontra do tego przekonania i ona jest bliższa prawdy. I ta kontra, i posłużę się teraz takim przykładem, jakkolwiek to zabrzmi, bo mi się też nie zawsze chce. <grym> Uwielbiam intymność, uwielbiam moje ciało, uwielbiam sama się z nim kochać, uwielbiam zapraszać do miłości mojego partnera, uwielbiam to. Ale mi się nie zawsze chce. I to jest w porządku. To, co odkryłam, to to, że po prostu daję sobie pozwolenie na to, że mam takie myśli, takie, takie trochę deprecjonujące że a, zmęczę się i spocę i w ogóle ale na koniec będę czuła się fenomenalnie, na koniec będę czuła się po prostu wow, jak po prostu bardzo spełniona, soczysta i wypełniona energią kobieta, która później będzie mogła tę energię przekazać dalej i czuć się wspaniale i, i odżywiać się tym. Więc, więc dlatego właśnie, wiedząc dokładnie, co jest z drugiej strony, dlatego jakby to robię. I ten przykład, który chciałam teraz podać, to to jest porównanie, bo wiecie... Jakkolwiek to zabrzmi, ale czy znacie kogokolwiek, kto idąc na siłownię, idzie na siłownię po to, żeby się pocić, żeby bolało, żeby mieć zakwasy? Czy ludzie chodzą na siłownię po to? Nie, ludzie chodzą na siłownię po to, żeby no, osiągać jakieś efekty, na jakich im zależy. Może to jest zrzucenie wagi, może nabranie muskulatury, może wyrobienie jakiejś konkretnej części ciała, może dla... Wyrobienia sobie postawy i cokolwiek to jest, to, to dlatego się to robi. Ale naprawdę ja osobiście nie znam, może Wy znacie, ale ja osobiście nie znam nikogo, kto idzie na trening po to właśnie, żeby czerpać przyjemność z, i te, z zakwasów i tego, jak się męczy. Jak ja chwytam za handlę albo, albo nie wiem, ile robić pompki, to to jest ostatnia rzecz, o jakiej myślę. I, i, no ale wiem, że z drugiej strony będę czuła się bardzo dumna, że to zrobiłam. I czasami. Pewien sposób myślę podobnie o seksie. I teraz nie mówię o tym, że zmuszam się do tego. Mówię o tym, że wiem, że po prostu na moment zrezygnuję z chwili komfortu, takiej trochę własnej wygody, że wyjdę poza to, po to, żeby sięgnąć po coś większego. I z taką intencją się w to wchodzi. I tu jest bardzo piękna zasada. Apetyt rośnie w miarę. Odżywianie się tym. Motywacja rośnie w miarę jak czujemy coraz więcej tej energii. I bardzo wiele kobiet podziela ten drugi pogląd. Bo te same kobiety, które mówią: Ja chyba mam małe libido, bo wcale mi się nie chce przed, te same kobiety mówią: Ale jak już zaczynam, i jak to już jest w toku, i jak to już się nakręca, to ta energia trochę wzrasta. Moje pożądanie również i cała ta frajda przyjemność też wzrasta. I jest naprawdę super. I teraz zmierzam do tego. Może warto przeanalizować i zagłębić się w taką autorefleksję, czy moje przekonanie odnośnie do mojego libido, mojej, mojego apetytu na seks, na intymność, na bliskość, na, na te wszystkie rzeczy, które mogą być związane z seksualnością, czy one. Nie zostały gdzieś na etapie, jak miałam czy miałem, jakieś 5-13 lat? Może wtedy one się wykształciły i, i wtedy pełniły jakąś rolę. Może warto już się w nie zagłębić i im podziękować, bo mając jakieś 20-30-50 od więcej, um, jesteś już innym człowiekiem. Twoje potrzeby są inne, twoje ciało reaguje inaczej, twoje ciało pragnie czegoś innego i jest bardziej otwarte na inne doznania. A my, pozostając w tym położeniu, w tych przekonaniach, które wykształciły się wtedy, jak byliśmy dziećmi i nastolatkami, zamykamy sobie drogę do czegoś, co może być naprawdę wzbogacające. Bo wtedy, gdy warunkujemy się od tego, że to jest jeden rodzaj stymulacji, jednym natężeniem, jakiegoś rodzaju ruchem, jakiegoś mocą, powtarzalnością, to zamykamy sobie drogę do tego, żeby poznać inne punkty w naszym ciele, inne sfery, które mogą dać nam równie piękną rozkosz. Inną, innego rodzaju. I podam przykład. Wiele kobiet, z którymi pracuję, odkryło na jakimś etapie, że mają dużo frajdy z po prostu pieszczotłych taczki. Jakikolwiek rodzaj pieszczoty to jest, niektóre używają palców, niektóre zaciskają uda, inne, inne na przykład... Um, Wkładały sobie poduszkę między uda i, 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 i wytwarzały takie pocieranie i ciepło, i w ten sposób się nauczyły, że o, tak, tak osiągam rozkosz. I jak mi samej tak się udaje, to jak jestem z partnerem lub partnerką, to nie do końca mi to wychodzi już. I może właśnie trzeba wyjść z tego przekonania, cielesnego przekonania, ok, tego cielesnego schematu w tym momencie. I tu po prostu polecam uwrażliwić całe swoje ciało, i to jest proces. To nie jest jedna sesja miłości. To jest, to może być kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet takich i trzeba dać sobie cierpliwość. Nie mylmy też nawyku czekania z cierpliwością, bo czekanie zakłada, że ktoś ci to da, ktoś ci to zrobi, jak będzie ten konkretny, cudowny człowiek, ta wspaniała kobieta czy ten wspaniały mężczyzna, to ja ten rozkosz na pewno poczuję. Jasne, w bajkach się tak zdarza, w filmach też są takie historie z życia, które rzeczywiście to potwierdzają, ale to nie jest reguła. I w miażdżącej większości przypadków, najpierw trzeba poznać swoje ciało po to, żeby nauczyć partnera czy partnerkę, jak lubimy być pieszczeni. I tu mamy szansę właśnie dojrzeć przy takich osobach, dojrzeć ze sobą, dla siebie, dla nich. Oni mają szansę dojrzeć przy nas. W takim samym stopniu jak się kochamy, lubimy i szanujemy. To do takiego samego stopnia nas kocha lubi i szanuje cały świat i do tego też stopnia my jesteśmy w stanie kochać, lubić i szanować cały świat. To wszystko zaczyna i kończy się na nas. I jeśli to przełożyć na relację z ciałem, to do takiego stopnia, jak blisko jesteśmy w relacji ze swoim ciałem, jak dobrze znamy relację z naszym ciałem, do takiego stopnia dopuszczamy do relacji z naszym ciałem drugą osobę. Więc a może warto pogłębić tę relację? W każdym razie, jeżeli jesteś kobietą i mnie oglądasz, i chciałabyś rzeczywiście zejść w głąb własnego ciała, poznać je lepiej, zaczerpnąć tego potencjału i nauczyć się go czerpać, po to, żeby Twoje życie było czyste, przyjemne, pełne radości i naprawdę w takiej pełnej gotowości do tego, żeby stawić czoła temu, co się dzieje, z gracją to przechodząc. Jeżeli tego pragniesz, jeżeli już tego doświadczyłaś i, i mia, miałaś już takie doświadczenia za sobą, chciałabyś tego więcej, chciałabyś, żeby to była Twoja, twoja stała obecna, to umów się ze mną na konsultację. Sprawdzimy, co na ten moment może Cię blokuje albo spowalnia Twój rozwój, który mógłby iść w tę stronę. I zaproponuję Ci, jakbym widziała, co by mogło dla Ciebie zadziałać. I Jeśli, jeśli poczujesz, że, że chciałabyś pracować ze mną w głębszym procesie, Indywidualnie bądź grupowo w mojej grupie warsztatowej dla kobiet rozkochanych w rozkoszy, to uczynisz mi wielki przywilej i z radością, z radością Cię poprowadzę. A jeśli czujesz chociażby, że już to wideo Cię w jakiś sposób naprowadza, to tym bardziej się cieszę. Moim wielkim marzeniem jest to, żebyśmy po prostu byli ciekawi, byli po prostu ciekawi swojego ciała. Ono jest niewinne. Seksualność jest niewinna. Seksualność jest pięknym aspektem ludzkiego życia. Jest mi bardzo przykro i smutno, że doprowadziliśmy do takiego momentu w naszej cywilizacji, gdzie jest obłożona takim wstydem, takim tabu. To jest po prostu przykre, ale cieszę się też, że jest coraz więcej wspaniałych kobiet, wspaniałych mężczyzn, którzy wychodzą temu naprzeciw i mówią, e, to jest stare. Jestem otwarta czy otwarta na zupełnie nowe, na nieznane. Na inne, na soczyste. <laughs> I tego Wam życzę. Kochani soczystości, przyjemności i dobrej zabawy.